Witam, z tej strony Maksym1980. Dzisiaj z cyklu 15 minutówek pokażę Wam grę Dead Baconing. Jeżeli graliście w Dead Spunka, tutaj będziecie jak w domu. Ja bym powiedział, że jest to następna część. Mamy tutaj dużo humoru, specyficzne, bardzo fajnie zrobione. Ja sobie na easy zagnąłem, żeby Wam pokazać tylko ten gameplay tutaj, jeżeli chodzi o nową grę. Mamy specyficznie zrobiony gameplay ze specyficznie zrobioną grafiką. Naprawdę masa humoru, z tym, że tak jak mówię, musicie znać angielski, bo tak naprawdę gra nie jest spolszczona, więc tutaj, żeby zrozumieć niektóre żarty, musicie znać angielski, ale naprawdę jest mnóstwo humoru. Ma swój specyficzny klimat ta gra, zresztą zaraz zobaczycie. Poznajemy Despenka. Okej. Nie wiem, czy graliście we wcześniejsze tutaj części, jak to tutaj wygląda. Gra na pierwszy rzut oka wygląda naprawdę, że jest to coś prostego. Tutaj mamy takie teleporty, które przenoszą nas po mapce. Jeżeli chodzi o tą budkę, odblokowujemy ją. Na środku mamy pasek energii oraz taką mezurkę, która nam ładuje tutaj specjala. Rozpieprzamy różne przedmioty, zbieramy kasiorę. Jak widzicie, lewy dolny róg na D-padzie mamy sobie możliwość właśnie ustawienia czy jedzenia, czy potionków odnawiających życie, czy innych rzeczy. Po prawej stronie tutaj mamy taki interfejs, czyli trójkąt, kółko, krzyżyk, kwadrat. Jeżeli chodzi o bronię, jeżeli chodzi o to, co możemy używać tutaj, lejemy tutaj tych wrogów. Oczywiście możemy prawą gałą przybliżyć lub też oddalić ekran. Zagrajmy sobie chwilę tutaj na tym przybliżonym ekranie. Jak widzicie, po tych kilku sekundach moglibyście powiedzieć, że to jest bardzo prosty tytuł, mało rozbudowany, ale tak naprawdę zaraz Wam tutaj zademonstruję, jak wygląda tutaj interfejs. Tutaj mamy quest loga, naciskając select. Dalej mamy hero cards. Mamy ekwipunek z różnymi statystykami do tego ekwipunku, mamy inwentory. No także jest to dość rozbudowany tytuł. Ok, levelujemy swoją postać, dyskując to coraz to nowsze umiejętności. Tutaj akurat będę otwierał skrzynkę. Pierniczamy kawałek tej ryby, która daje nam energię. No i zasuwamy z walką. Lejemy wszystko jak leci. Jest to taki dość komiksowy styl. Jednym to przypasuje, drugim nie. Dlatego ja tutaj zostawię to w ocenie Wam. Jak widzicie, naładowała nam się ta menzurka na środku ekranu na fioletowo. Będziemy mieli atak, który Wam pokażę później. Jeżeli chodzi, albo teraz Wam go pokażę właśnie. I wypuszczamy atak. Jak widzieliście, jest to dość efektowne. Oczywiście rozwijamy to wszystko z czasem. Teraz pokażę Wam trochę humoru. Rozmowę z łajską, z krową. Zostawię Wam ten kawałeczek po prostu tylko tej rozmowy, żeby zobaczyć, jaki tutaj humor jest zastosowany. Mamy możliwość wyboru tego, co chcemy mówić. Jak widzicie, jest to dość ciekawie zrobione. Ja sobie tutaj trochę życia odnowię, wcinając rybki. Dobra. I walczymy. Ja może oddalę sobie ekran, żeby mieć tutaj lepsze patrzenie na sytuację. Ładujemy znowu tą naszą menzurkę. Dobra, justice ready. Sprawiedliwość. Widzicie, teraz takie serducho to wtedy pojawia się nam, jak mamy zginąć. Szybko sobie używam potiona. Tutaj jeszcze zapomniałbym, możemy sobie zerknąć na mapkę. Lejemy tutaj tych wrogów.
Oprócz... A, znowu mi się mapka nacisnęła. Mamy tutaj właśnie, jeżeli chodzi o takie rzeczy, przykładowo, dajmy na to, te wszystkie przedmioty mają odpowiednie współczynniki, dajmy na to shouldersy, czyli na ramienniki, akurat te dają plus 20 do życia. Niestety mogę używać je na drugim levelu. W tej chwili mam pierwszy level, także nie mogę ich używać, dlatego są na czerwono. Tutaj jeżeli chodzi o buty, buty też dają plus 10 do życia, ale to dopiero jak zdobędę drugi level. Także jak widzicie, mamy tutaj jakiś ekwipunek. Mamy też możliwość wyrzucania granatów, ale to za momencik. Odblokowuje nam się tutaj przejście. Ja sobie tutaj walnę z pistoletu. Mamy też możliwość, kurczę, znowu guzik pomyliłem, latania starczą. Może nie tyle nawet latania starczą, ale osłony. No to za moment. Zaraz mi się padnie, no nie zdążyłem się uleczyć. Otoczyli mnie, zagadałem się. Także odnowimy się przy tej budce, którą żeśmy aktywowali. Także kawałek musimy podlecieć. Okej. Leczy nam to do połowy energii, a my sobie wetniemy żarcie i lecimy dalej. Gra w tej chwili, jak się nie mylę, jest po 36 zł. Jakoś tak, czy nawet i taniej. Jeżeli chodzi o PlayStation Store, jak Was zainteresuje, to sami sobie zerknijcie, jak to cenowo wychodzi. Zresztą to się zmienia, bo są różne promocje, także nie będę może tutaj ceny wymieniał. Ja też swojego czasu Angry Birds kupiłem za 6 zł, w tej chwili było za 12. Także z tym bywa różnie. Żeby Was nie wprowadzać w błąd, to sobie sami zerknijcie na PlayStation Store, jak to wygląda. No zaraz tak się będę bawił, to znowu padnę. Ok, zasuwamy dalej. Dobra, mapka tu jest. Ok, tu jest tarcza. Widzicie, możemy się zasłaniać przed niektórymi atakami. I mamy level drugi. Możemy sobie pozmieniać tamten ekwipunek. Możemy sobie tutaj właśnie na zasadzie kart wybrać na rozwój naszej postaci. W tym przypadku mamy wzrost 10% energii, w tym przypadku mamy więcej reflektu damage'a, że tak powiem. I tutaj mamy sidekicki, które dają najwięcej damage'u. Wybierzmy sobie środkową opcję. Ok. Jak mamy ten drugi level już? Ja tutaj, widzicie, tutaj akurat chodzi o te karty, to tutaj żeśmy to dodali. Mamy ten ekwipunek, który możemy sobie pozamieniać. Ja sobie zamienię na ramy, na ramy. I buty zmienię sobie, które zdobyłem, na te buty, które noszę w tej chwili. Ok. Jeszcze tutaj, co nie zaglądałem, mamy tutaj pięść unikorna. Damage'u daje 125. A my tutaj mamy... Dobra, olać. Nie będę tracił czasu. Odblokowuje nam się następna budka, jak widzicie, z mapą. W tym momencie możemy się szybko teleportować między tymi dwoma lokacjami, jak widzicie. No i mamy ludzików od questów, z którymi możemy sobie pogadać, gdzie oczywiście nasz bohater wykazuje nieprzeciętny intelekt. Także dla tych ludzi, ja tutaj może to skipnę, żeby nie tracić czasu. Dobra. Sami poczytacie, pobawicie się tą fabułą, ale w każdym razie bierzecie questy u tych ludzi, robimy questy dla dość dużej ilości ludzików, postaci. Dobra, otwieramy następną skrzynię. Znajdujemy przeróżne dziadostwo w tej skrzyni. Później sobie będziecie mogli poprzeglądać, co żeśmy dostali, do czego co służy. Przeważnie żarcie służy do odnawiania energii. Tutaj mamy stupid chicken, czyli głupie kury. I mamy tutaj zasięgową, ładującą się broń. Widzicie? Naciskając kółko i przytrzymując je na chwilę.
zasuwamy taką salwą. Niestety trzeba uważać, bo to się dość troszkę ładuje i w tym czasie nie możemy chodzić. Ja tutaj napierniczam. Jeszcze musimy tutaj tych skautów pościągać, bo nam tu ostro ściągają energii. Dobra, mamy beczki wybuchowe. Kabum. Wybuchające beczki. Napierniczamy dalej. To jest dobry tekst, możecie sobie posłuchać, jaki mądry jest nasz bohater. Ok, ja sobie tutaj trochę to skipnę. Ok, i mamy następną tutaj odblokowującą nam następną skrzyneczkę i następnych wrogów. Akurat jeszcze włącza nam się kawałek następnego tutka, ale ja sobie muszę poradzić tutaj z tymi wrogami, ze skautami. Ale mi wpierniczył skillem i padłem. Także trzeba uważać, bo nie jest też za prosto. Musicie się w miarę tutaj orientować dobrze, że checkpoint mamy tutaj bardzo blisko przy tej budce. Gra daje naprawdę masę fanu, jeżeli lubicie tego typu produkcje. Ok, przedzieramy się dalej. Ja tutaj te beczki jeszcze rozpierniczę. Tak, zerkam tutaj, ile jeszcze czasu. Mamy jeszcze 2 minuty, prawie 3. Także kawałek wam jeszcze tutaj pokażę tego wszystkiego. Widzicie, swój klimat ma. Tak ręcznie narysowane niby przez dzieci samochody, jakieś autobusy. Te postacie ogólnie są tak przerysowane. Znowu zbliżę tutaj. Robimy bajzel z tymi tutaj kurczakami, beczkami i mamy tutaj wendorów, czyli sklepiki. Ten akurat od food, czyli od żarcia. Ok, i mamy do wyboru kupno za kasę, którą żeśmy zbierali. Mamy tutaj do wyboru różne właśnie elementy żarcia. Jak widzicie, niektóre mają tutaj wypisane, to znaczy się wszystkie mają wypisane. Jeden nam tutaj 150 dają życia na przez 9 sekund, drugie 200. Tutaj zablokowane grzybki 300 i 400. Idziemy do następnego. Tutaj mamy wendora co do potionków. Jak widzicie, możemy tutaj kupić potionki. I mamy potionek z życiem oraz inne potionki na speed, na armor i tego typu rzeczy. Także tutaj sobie sami pokombinujcie. Ja sobie wezmę tylko potionków na życia, na życie i zasuwamy dalej. Oddalę sobie tutaj tą kamerę. Znowu bym padł, bo ja się tutaj zagaduję i nie patrzę, co się dzieje. Zdążę naładować? Zdążę. Używamy tego, tej sprawiedliwości Justice i napieprzamy dalej. Tam do nas wali gościu. Musimy uważać na te jego ataki. Dobra, poradziliśmy sobie z tym celem. I lecimy dalej. Rozwalamy beczki, zbieramy kasiorę. Jakże potrzebną żarcie, jakże potrzebne. Oczywiście te żarcie sobie możemy według własnej tutaj widzimisię układać na tym na D-padzie. Co gdzie chcemy mieć. No i mamy tutaj pierwsze pająki. Dobra, 20 sekund jest do końca gameplaya, także ja się powoli z wami żegnam. Sami sobie ocencie, czy was ten tytuł interesuje, czy będziecie chcieli w to grać. I jak zwykle, jak możecie, komentujcie, oceniajcie. I mam nadzieję, że będziemy się widzieć przy następnych filmikach. Także trzymajcie się, na razie, hej, ja wszystkich pozdrawiam.